Boli ręka? Boli. Bo za dużo gestykulujesz. Jakbyś mówił spokojnie, to nie byłoby problemu, ale ty się zapalasz, podniecasz. Zapomniałem o dostępie do Morza Koniecznie. Trzeba dopisać. Gdańsk jest nasz. Bez morza się udusimy. Nie wyrzucaj jej na razie. Komu? Mary. A dlaczego ty uważasz, że ja ją chcę wyrzucić? Kochanie, zapytałaś kogo? Nie czego. Zresztą wywalałaś wszystkie, które chciały dostać mnie o to. Pamiętaj, nie rób ze mnie potwora. Widziałem Helenko, jak na nią spojrzałaś. Symbol seksu. Jakżeż ty, idiotek, myśli tylko o jednym. Mogłaby być moją wnuczką. Ale się ożywi. A jak ręka boli jeszcze? Bo może już nie. Wiedziałam, że nie lubię grać na fortepianie, ale nie wiedziałam, że aż tak. Kochanie, wytrzymaj jeszcze trochę. Jeśli nie dla pieniędzy, to dla mnie. Światło mnie razi, ramię mnie boli, czwarty palec sztywnieje, ludzie mnie irytują. Masz gorąco. Ja mam większą. To mi się wydaje, że ty nie masz, ale ty masz. Z pewnością mniejszą od ciebie. Widzisz, jak to jest. Czasem ty rozgrzewasz publiczność, a teraz sam się rozgrzałeś. Może to ta mężczyzna? Kochanie, lipa z miodem. Czy ja mogę o coś zapytać? Oczywiście. Mam trzy friends. Koleżanki, znaczy przyjaciółki serdeczne ze świetnych rodziny i one mi bardzo zazdroszczają, że ja pracuję dla pana, dla państwa. I oni by wzięli na pewno papugi, tylko że nie ma więcej papugi. Są te cztery, co te? A to te to nie. Ale ja chciałam zapytać, czy jakby pani brała jakieś inne papugi, czy zwierzątki potem jakieś kiedyś, to czy pani by też dała na te trzy moje koleżanki? Oczywiście. Tylko nie możesz obiecywać koleżankom mi na koncercie, bo bilety wyprzedane, a na następny jest jeszcze kilka, ale po $600. Za to na pewno mogą liczyć na fotografię maestra z autografem. Nie odmówisz, kochanie? Ależ, kochanie, czy ty słyszałaś, żeby symbol kiedykolwiek odmówił czegokolwiek, bo ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem.